Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał kierowca busa, który w niedzielę 21 maja doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym na odcinku autostrady A1 w powiecie częstochowskim. W wypadku zginęło dwóch pasażerów, a trzech innych z obrażeniami trafiło do szpitala. W środę w katowickim szpitalu, gdzie obecnie przebywa kierowca, odbyło się posiedzenie sądu. Zadecydowano o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Przesłuchany przed prokuratorem odmówił składania zeznań. Stwierdził, iż nie rozumie okoliczności sprawy i zarzutu. Przed sądem w dniu dzisiejszym także odmówił składania wyjaśnień, a także odmówił odpowiedzi na pytania, które sąd do niego kierował. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, mężczyzna prowadził busa będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,5 promila w jego organizmie. Istnieje też podejrzenie zażycia środków odurzających. 41-latek z Warszawy i 5 pasażerów jechali do pracy za granicę. Do wypadku doszło podczas zmiany pasa ruchu. Kierowca busa uderzył w Audi, potem przejechał przez bariery i zatrzymał się na przeciwnym pasie ruchu w kierunku Łodzi. Podczas tego manewru pojazd kilkakrotnie koziołkował i z tego pojazdu wypadły 4 osoby. 3 z nich były reanimowane, niestety 2 nie udało się uratować życia. Mężczyzna do aresztu trafi w ciągu kilku najbliższych dni po opuszczeniu szpitala w Katowicach.